Krążą pogłoski, że w Poznaniu nic się nie dzieje. Jednak bogaty repertuar Nowego Kina Pałacowego temu przeczy, choćby przegląd filmów legendy polskiego kina Janusza Majewskiego. Cykl trwający od 10 do 14 marca został zwieńczony pokazem najnowszego filmu reżysera pod tytułem Ekscentrycy, czyli Po słonecznej stronie ulicy. Projekcję filmu poprzedził występ swigującego tria, a na zakończenie poznaniacy mieli okazję wziąć udział w spotkaniu z reżyserem, podczas którego z ochotą odpowiadał na pytania publiczności. Pomysł był taki, żeby pokazać jego najnowszy film i też zaprosić go do nas, bo lubi przyjeżdżać do Poznania i nie ma problemu absolutnie, żeby gościć go czy tutaj w kinie. W filmie Janusza Majewskiego najbardziej podobała mi się muzyka, wspaniały jazz, który przeważał w całym filmie. To naprawdę prawdziwa gratka dla melomanów i fanów tego rodzaju muzyki. Filmy Janusza Majewskiego oraz spotkanie autorskie przyciągnęły dużo osób. Frekwencja zdecydowanie przerosła oczekiwania organizatorów. Był absolutny szał, bo nie dość, że sprzedaliśmy całą salę, to przecież jeszcze były dostawki i wiele ludzi pytało, dzwoniło, czy jeszcze mogą wejść, czy jeszcze mogą przyjść. No i też to, ile osób zostało po pokazie na spotkaniu, bo to zawsze pokazuje, że ludzie nie tylko chcą oglądać filmy, ale też chcą rozmawiać z twórcami. Okazuje się, że korzyści z tego typu spotkań oprócz publiczności czerpią także sami twórcy. Czy nie może cieszyć fakt, że siedzi cała sala, prawie nikt nie wychodzi przez godzinę i są pytania i wszyscy słuchają tego, co ja mówię, to jest ogromna satysfakcja. Wbrew pozorom... Dzieje się, trzeba tylko odpowiednio wyszukać te wydarzenia, wypromować je, no i robić jak najwięcej. I to też myślę, że studenci mogą się tym popisać.